Siema, siema, jestem Rajusz Dziś, to jest kącznik z naszej serii Podwórko Kolisty Zemu, oczywiście Krzysztof jest, cześć. Siemano. Witam również widzów na czacie, którzy są tutaj zgromadzeni i was też tutaj zapraszam na Twitcha, linka macie w opisie, tak samo jak i do Krzyśka, także wpadajcie. Słuchajcie, krótko, zwięźle i na temat dzisiaj odcinka nie chcemy długiego robić, bo chcemy po prostu pokazać, co się zmieniło, bo ciągle coś się zmienia. Tak właśnie wam powiedzieli, tak się też stało, wbiła wiata do nas na chatę, więc jest postawiona wiata. Tak wam mówiliśmy oczywiście na kombajn. Przejazdówka, to jest na kombajn, to jest przejazdówka, to jest jakby jedna, więc taka duża, fajna hala. Ponadto nowa siewka do wapna Amazona w takich starych kolorach akurat, bo to jakaś tam używana, tylko że wiecie, taka po prostu stara, może kiedyś się odmaluje na nówkę Amazonkę, ale na razie taka nie jest zła. I silos na kiszonkę, w końcu wymurowane. Oczywiście wszystko w kredyt, no bo potem nie będę czasu, jakby inaczej. No dokładnie, potem nie będę czasu, żeby już to ogarnąć, więc... zobowiązuje do ciebie. No dokładnie, więc musieliśmy to wymurować. No i tak to wyszło, nie? Więc tutaj fajnie dużo miejsca. Spoko, silosem na większe od tamtego. No bo tu będziemy te wszystkie krówki karmić z tego silosa, a tamten będzie taki jakby... nie, może tamten zrobi taki, jakby nam zostawało, nie? Kiszonki tam będziemy pchać i najwyżej tam to sprzedawać, nie? Taki jaką nadwyżkę, nie? No to, no jak? Więc będzie git, nie? Krówki wszystko w porządku z nimi się dzieje, ogólnie dzisiaj będziemy robić orkę na polach, bo będziemy pomieszać pola, będziemy kilka pól łączyć i ja też dzisiaj będę jeździł z wapnem, a Krzysztof właśnie będzie jeździł z obornikiem na pola. Także super, to ty Krzysztof tam dzisiaj pod las wozisz, nie? Te. Tak. No, dobra, to co, Krzysztof widzi, też ma zaparkowane wszystko, swoje sprzęty. I my w sumie też się bierzemy do roboty, nie? Także tu sobie zasiadam do naszej szesnastki, właśnie tam będziemy jeździć. Aż jakoś sobie włączę chudziki. Okej. Okay. Bierzemy sobie... Jak patrzysz w te lusterka, co? A ty mówisz, że jedziesz albo coś? Matko! Sobie radio nie działało. No, ale się wrąbał. Ty się dupiłeś we mnie, ja nie tam prosto. Panie ty kochany. Skręcał. No. Ty żeś się do ruchu włączał. Włączał. Jak ja się włączał do ruchu, to ty wiesz. Dobra, mniejsza o to. Wiesz, ty, na razie wszyscy się mi to zrobi, nie? Ja już tutaj podpinam. Ze mną jest wszystko w porządku. Bardzo dobrze, że pytasz, a u ciebie jak? A u mnie jest katastrofiren. Katastrofiren? Matko mosko. Ja to właśnie blisko już sobie biorę ten na sprzęt. Kiedy teraz z gruby rur lecimy. Z powiększaniem tego naszego przybytku, bo te pola, jak wiecie, będą razem ze sobą, będą skombinowane. Więc coś tutaj tego, o tak, o, opuszczę. Pan jest pewny sprzęt, żeby to szło w tą stronę, co powinno. Aha. Słuchajcie, przeszkodzę tylko na chwilkę, ale mam od jakiegoś czasu współpracę z Instant Gaming i jest to o tyle ciekawa stronka, że naprawdę macie tutaj porąbanie, niskie ceny, jeżeli chodzi o całego farminga i nie tylko. Więc jak coś, to możecie wpaść po prostu w link w opisie, zobaczcie sobie najnowsze promocje i już w przyszłości będziemy robić jakieś giveaway'e na tejże stronie. Nie mam też przygotowanego tekstu, więc jak coś, to tak lecę na spontanie, ale po prostu naprawdę szczerze, sprawdźcie sobie po prostu link w opisie, zobaczcie, co to dla was czeka, bo przyszły giveaway, które będziemy robić na Twitchu, właśnie będzie w oparciu o Instant Gaming i będziemy stąd kupować giereczki, także jeżeli ktoś będzie chciał coś wygrać, to już wybierajcie sobie nagrodę, bo potem po prostu będzie nam sprawniej wszystko kupić. Także nie przeszkadzam, a wy wracacie do filmu. Pozdro. Ty, nie wiem, o co chodzi. Czekajcie, pojedziemy może z tej strony? Zaraz zobaczymy. Czekajcie, no. Ty, no wszystko jasne. Po prostu skiby w jednej strony się nie działają jak powinny, nie? I tyle. Czyli jedne skiby nie orzą, drugie orzą, nie? Siemanko, siemanko, cześć, cześć. No, także łączymy sobie też tamte poletka, w końcu tak używam jako jedno, więc już myślę, a kij tam z tym, machnę ręką i tyle. No, a to oczywiście też jako jedno będzie, więc trochę tam kawałki nasze sobie podrosną. No, też potem rozwrócimy tutaj wapno, więc zobaczcie dokładnie, jak ten proces tutaj... Ty, ja nie wiem, co jest z tym. Ja nie wiem. To kółko jakieś takie na nic chyba. Ty, a w ogóle jakoś to tak teren jest dziwnie, myślałem, że to wszystko jest parowane. Ty. Nie wiem, chyba bym musiał wziąć po prostu inny pułk, nie? Chyba ją. Dobra, chyba ten... To w ogóle ten pułk jest taki duży jest. Czekaj, trzeba go obrócić. No nic, muszę wziąć drugi pułk w takim razie. nie wiem, co się stało z tym agramaszem, ale nie trybi na wszystkie tłoki. Jak pewien... A, bo nieważne. To sobie po prostu odstawię. Bo ogólnie to kółko, co tam jest z tyłu, wiesz? Ono przeszkadza, jakby tak zawadza bardzo.
Aha. I dlatego tak to dziwnie wygląda. Ty, ja w ogóle nawet wapna sobie nie przygotowałem ten. Mam wapno tylko na tym starym, jakby naszym, naszym RCW, a na nowym nic nie mam. Jakbyś był tak mi wyskoczył mi po wapno potem, dałbyś radę? Ale co? No, kupić wapno. No ale to możesz wapno, przecież tam jedziesz, nie? Do tego sklepu tam jeździsz. Znaczy, no niby tak, ale myślałem właśnie teraz na pole ruszyć albo coś, nie? Ale w sumie dobra, mogę teraz zakończyć, nie? Że też tak nie tylko pogoszczę. Ja, że muszę tam jeździć, jak miał tu mało. A teraz co, bo jeszcze tu kupował sobie. No, niby ta. Nie ma tak. Nie. Niby ta. No i ten punkt normalnie działa, nie? Tylko tak, fajnie, tylko że mi tu jeszcze... O, jeden pikselek niezłapany został. Ach, farm like never before. Jeszcze przez twarde R. Okej. Okay. Łapię to. Dobra, łapię, więc my sobie tu jadymy. Chyba to nie wszystko będę mógł złapać, tak mi się wydaje. Ja nie wiem, jak to idzie. Ten bóg robi co chce, nie? Okej, okay, a dobra, jakoś to powolutku. No i co, ogólnie Steve fajnie, że tutaj wyszedł w tym miejscu. Ogólnie bardzo duży progres, żeśmy zrobili teraz, wydaje mi się. I mamy trochę też kredytu, bo chyba ponad 100 koła, nie? Będzie już. No. Tam jest 100 klaska, będzie jak kredytu. No ale wierzcie bądź nie, że to jest trochę potrzebne, no bo jednak za chwilę się będziemy bardzo mocno rozwijać i to tutaj to się teraz wyprawia. Jest kluczowe po prostu w naszym gospodarstwie, żeby tak to właśnie wyglądało, nie inaczej. Więc musiałem jeszcze to trochę wybaczyć, ale taki szybki rozwój, ale to naprawdę no trochę taki przymus lekki już się robi, nie? Po to co my tu akurat mamy. O, też sobie trochę można złapać tego, tej trawy. Trochę lekki przymus po to, co się wyprawiać będzie, to już jakby trzeba zrobić ten progres, no bo tak jak mówię, za chwilę będziemy mieli maszyny i nie będzie gdzie tego upychać, więc tak trochę przyspieszamy, nie? Bardzo tą serię. Kurde, ten teren myślałem, że bardziej wyrównany był. No jednak. Może się pomyliłem trochę, to jest tym. No nic, trudno. A, tam sobie jeszcze podjedziemy, na tył. No, ale tutaj tak mi się spoko kawałek pola wyjdzie, bo on tak naprawdę już tam się fajnie ułożył pod to. No, aha, czy tam po prostu za daleko wjechałem. Niestety te krzaki też się nie ożył, jak widzicie, ale na nich jest prosty trik. Na nich jest prosty trik, ogólnie ludzie, bo też pytacie, jak to się właśnie ogarnia, że to, znaczy jak to się robi, że takie coś się na następnej scenie tak dzieje. Więc po prostu zastępujecie sobie tą trawę zwykłą i tą trawę już normalnie można sobie śmiało samemu przeorać, nie? Więc o to się nie martwcie. Proszę bardzo, wszystko. Ja sobie zrobię to na odcinku, nie? Żebyście widzieli, że potem się to potem przejeżdża i już to jest normalnie zawrane, nie? Więc taki to tip. Jak napisał Giants, to jest to obchodzenie gry, nie? Więc też słabo. Nie ma kółka. No to nie ma kółka i tu już lepiej, nie? No i też w sumie ten pułk taki bardziej troszkę jest pod tereny takie mocniejsze, nie? Ja wiem, że powinienem w sumie całe pole zaorać, ale no, użyję tylko tutaj właściwie pługu na tych łączeniach, bo w sumie teraz ten tylko pług po to jest potrzebny, żebyśmy łączyli sobie pola, a nie raczej robili już orkę na całych, nie? Bo trochę to też słabo tak jeździć. Krzyku, widzę kolejny rozrzutnik. Ładuję. Tak, dokładnie. I co, masz tam zdawkę auto i tam walisz po 200 kilo, tak? No. Kurde, to my pójdziemy sterowami przez ciebie, nie? No zawsze płakałeś, że masz tego bornika pełno, a teraz no. O. No bo teraz mam dużo pól, nie? W sumie. I jeszcze jak walić 200 kilo. Znaczy w sumie dobra, nie? No bo i ale tak to... Ale masz dwie obory, to ci zobaczysz, jeszcze będziesz miał za dużo. No w sumie tak, mam teraz dwie obory. No ale kurwa, jakieś tylko niewiele więcej, nie? Bo myśmy tylko tyle, co dokupili jest więcej. A ja chcę nowego tura, albo łyżkę, a nie, że ja po 1000 ładuję, po 20 razy muszę do jednego. No bo nie, myśmy tu jakieś taśmy połóżki, musimy jeszcze kupić. Ciągi. A nie. Jeszcze prasa musi być kupiona, przyczepa musi być kupiona. Musimy jeszcze kupić w tym sezonie mleczarnię. No nie mam, stary, nie mam pieniędzy, nie? W ogóle myślę, że... Ja tu chcę jakieś taśmociągi, ja żeby mi to samo ładowało. Uważam, że mleczarnię można by w sumie już kupić, bo tam się serię wyprodukują, to już będzie cena na nieco, nie? Bo cena na serię jest w zimę. A może piekarnię, co? A nie. Ale po co piekarnię, jak nie mam mąki? Skąd ja będę... Z mąkę się czego robi? No z pszenicy. No właśnie. No ale to nie zrobimy mąki, jak nie mamy młyna. Młynu. A, bo to młyna trzeba mieć. No. A ty jesteś taki młynarz podobno, się nie opalasz. Nie, nie mogę stało. Młynarz, tynkarz, akrobata. Tak. Dobra, teraz pojedziemy sobie coś tutaj w poprzek chyba. A nie, tam jeszcze jest taka. Normalnie.
Ogólnie się miałem taki pomysł nawet, żeby już coś posiać, ale mam jeszcze lipiec, zapomniałem. I tak mówię, trochę takiej przerwie między sianiem a takimi rzeczami. Troszeczkę właśnie może pogarniam sobie pola, bo niedługo właśnie już nie będzie tej opcji. Znaczy nie będzie tej opcji, będzie ta opcja czas dostępna, tylko że po prostu będziemy mieli zarąbany czas siewami i uprawą, no i trochę tak jakby nie będzie już kiedy, nie? Bo my bardzo chcielibyśmy się wpierdzielić, więc teraz szybkie nawożenie obornikiem, jakieś opanowanie i to właściwie będzie tyle, nie? Z tego naszego, z tych naszych wzmagań. O, chociaż tu jeszcze trochę pojadę sobie. Ja nawet nie wiem, czy ten, no tu jest na pewno ten teren do poprawy, nie? A najgorsze to, że w ogóle w grze samej bardzo ciężko ten teren się edytuje i o wiele gorzej niż w edytorze jest, nie? Niestety, ale będzie trochę problem, bo trochę to widzę, wyszło mi średnio, ale dużo przy tym siedziałem i jak to ma tak wyglądać, to trochę kiepska bym powiedział. Bo powinien być trochę o wiele łagodniejsza górka. Aha, nie opuściło się tam. Dobra. Tam się trochę złapiłem, wiem, że sorry, że nie opuściłem, że nie podniosłem. To jak mówię, też się to tutaj ten pasek usunie jeden, żeby było tak w miarę równe te pole. Okej. Okay. Witamy w kolonii! Dzięki Rudo Subika, akurat nagrałem odcinek, więc fajnie, że wpadłeś. Żubik dla ciebie, pozdrawiam serdecznie. Chomicasek, tak tu widzę po bożemu bardzo. A czy tu będzie też opcja tego zaorania, czy są te krzaki takie, te niestandardowe? Zaraz zobaczymy. Bo to był jęczmień ogólnie siany. Na tym polu, z tego co pamiętam. Ale chyba będzie normalnie, można sobie to przeorać. Najpierw tak wiecie, staram się zrobić poprzeczniaki, a potem dopiero polecić z... O właśnie tak, dobra. I teraz już wzdłuż normalnie tej miedzy. No długo z tym ogólnie walczyłem sam ze sobą, żeby to pole zostawić na dwa, ale jak się okazywało i tak rozsialiśmy to samo tu i tu, więc jak jest ta miedza, no to po co ta miedza, nie? Już lepiej się po prostu przeorze i będzie to z głowy. Jezu, ale dzisiaj byliśmy na tym sejwie, pograliśmy sobie długo, a nic nie zrobiliśmy tak naprawdę, co nie? Co, tylko no. Żeśmy żniwa skończyli jakieś tam parę głupotek, nie? A za tak, dużo nic zrobiliśmy. No nie, właśnie strasznie mało. Trzeba nam trzeciego tu. Maszyny za małe po prostu. No, maszynki chyba trzeba teraz ten, trochę z nimi pocisnąć, nie? Dobra, wiesz co, ja sobie, żeby to jeszcze dokończyć, to zaraz może pokażę, jak to wygląda tak z punktu... O, no, poza odcinkiem bym to robił. Więc o tak sobie to jeszcze polecimy z tym. Masz ci los, jak zwykle. Zresztą coś paskudnego wyjdzie, niestety. O! O, tu jak mocno poleciało. Dobra, no i fajnie. I teraz normalnie ten lecimy. Z trawą. Się fajnie dopasowuje. Dobra, więc jak to mamy skończone, to ja w sumie odczepiam ten pułk, czy on jest już włączony, czy nie? No. O, okej, włączony jest. Ja jadę w sumie teraz z wapnem, nie? No spoko. Po prostu trochę wapno. Na jakieś tam pola, które trzeba powapnować, bo chyba to nowe, no tu na razie nie będzie trzeba, nie? To mało co wapnowaliśmy. Mhm. Okej, okay, odstawię sobie. Ja chcę dzisiaj robić skończenie tylko 16, bo Krzychu zajął mi dwa traktory. Jednego z turem, a drugiego z... No, po prostu mocniejszego. Zrobiłem to specjalnie. Nie, no nie. Bo mógł albo wziąć 16, albo... Znaczy mogłem wziąć albo 16, albo MTZ-a. Chciałem trochę powiedzieć 16, bo mało w nim jeżdżę. Więc mówię, tak opojeździmy sobie. Ogólnie co, krówki też nakarmiliśmy wszystkie. Na 100%. Także coś na powoli się tam dzieje. Okej. Okay. Ej, nie, ta Amazonka nawet pasuje do tej 16. No, co jak co, to wygląda nawet nieźle. Więc dobra, siadamy do środka. A tak trochę też wsiądę równo. I jedziemy. Właśnie, czekajcie. Ale jeszcze wysiądę. Bo tu jest w sumie pH niby dobrze. A gdzie jest pH źle? Aha, tam jest tylko na tych łączeniach. No tu gdzie jest. No co na te pole mógłbym nawieźć, nie? Na to, co zaraz ty robiłeś. Ewentualnie może przeczytam tych polach, co teraz miałeś wcześniej. Bo teraz co nawozisz, które pole? Koło tego. Koło Pawła, nie? Aha, koło Pawła. Siedzisz, w jakimś piekarniku siedzisz. Jestem. Daleko od Cibiady chyba byłeś, bliżej mikrofon. Oj, czekaj, bo się kable łapie ktoś. O! No patrz, zatrzymał się.
kurde. Coś to? O, czekaj. Nie słyszę go, czekaj. Kurde kablu, no. Nie, nie gadaj teraz, że kabel mam zepsuty. O, jest. Jest. Halo? Yes. Halo? Głośnik się nie działa chyba, nie? Działa już. Z tym w traktorze. Słyszysz mnie? Słyszę cię, a ty? Dobrze, no ja cię też słyszę. No i fajnie, pasuje. Się naprawiło, no. Dobra, wyjeżdżamy. Kable spięcia mają jakieś w tym Maseraju chyba. Nie. Ej, wiem, na co kasa poszło przed chwilą? Mieliśmy ponad 8 tysięcy. No wydałeś na coś. Nie, jakieś grosze musiały gdzieś polecieć chyba albo coś. Na 16 wybiła, to może... Nie wiem. Wiesz co, okej, ja myślałem o tym, żeby jakieś byki, krowy, ale jednak postawiłem na krowy. Postawiłem na krowę dlatego, że po prostu będzie nam... Tu stoi ten sterapan? Już nie ma sterapanów. Postawiłem na krowy, bo mleko z nich jest, nie? A te krowy, a byki to takie, wiesz, coś jakby mało co tam opłaca, nie? Czekaj, to ma 6000 litrów ogólnie. To się bardzo fajnie napełnia. Ile tam ta nasza miała wcześniejsza pojemności? Z 2000 gdzieś chyba, nie? 2000? Może ta, nie pamiętam. No, ja gdzieś też nie pamiętam w sumie. Okej. Okay. No tu leci tysiaczek, nie? Na no, to. A ten było 500 zł, nie? A, no to tam pewnie z 3000 miało, nie? No. No. No to spoko, nie? Ale czegoś fajnie. Oczywiście co to, no jak mówię, kupiłem w kredycie za 24 tysiące. No ale jak mówię, bardzo fajnie, bo takie coś nam jest potrzebne już od, było potrzebne od bardzo, bardzo dawna. Krzykuś na rzekę na, już jeszcze na wiosnę chyba, a nawet może w tamtym roku, na jesień, że już się przydało wymienić, więc no tam jeszcze co prawda, tam jeszcze mamy tamtą maszynkę. Ej, jak byłbyś na, albo dobra, już nie, nie będę cię tam męczył, tam wóź obornik. Bo tam jeszcze jest, na tamtym zostało nam trochę tego, nie? I tak, o, zjedziemy sceny, żeby go nie zahaczyć. I myślałem może, że pasowałoby to jakoś tamtego sprzedać. Tamtą siewkę do wapna. Ale tam jeszcze jest wapno i trzeba by to właśnie opróżnić, nie? Mhm. To mówisz koło jumpera jesteś, tak? To jadę tak, na 49 tak. W takim razie tam, nie? To będziemy koło siebie działać. Tu się w ogóle bliska kukurudza, akcja. Jeszcze jeden stadium chyba poczekam, aż będzie fajna robiła się sieczka, nie? I na ósemce też jest, nie? Jeszcze ten. Tak, to pamiętam. No, na ósemce to tam pierwsze pojedziemy, nie? No. O, super, też sobie wjechałem, panie kochany. I co, to chyba nie na 18 metrów ogólnie, więc to jest naprawdę sporo. No jest zawka automatyczna. No dobra, to co, to się jakoś rozkłada jeszcze? Właśnie nie rozkłada. Zobaczymy, jak to leci w ogóle, nie? Ło, panie, ale się kurzy. Dobrze to idzie? No dobrze, 18 metrów tak, jakoś tak mało się wydaje. Znaczy nie, dobra, może mi się tak wydaje po prostu. Nie, no idzie fajnie. Idzie fajowo. Tam widzę obornik, stoi płyta, znaczy ten, płyta, ciągnik twój. Tak. Zwolni, bo tam stoją. gdzieś tak, kurde, słyszałem ten tekst, nie? Gdzie to było? Zwolni, bo tam stoją, kurde. Coś mi to mówi. To nie w filmie jakimś. No, na bank. Co trawa? Trawa jeszcze to będzie... O, belkę znalazłem. To ja od razu tu rozłapię, czekaj. O. No i elegancko, jeszcze z belką sobie zjadę na chatę. Nie spoko. MST? Nie, to w jakimś filmie było, nie? W telewizorni. W telewizorni. No, gdzieś w jakiejś telewizorni to chyba było. Zarkowałem jest na trawę. A nie, to chodzi ci o to, żeby ten. Trawę? Jaką trawę? Na siano, tak? Ty, ale to siano i tak mamy na wiosnę, nie? Ten pokos, bo jeszcze tu co mamy, to wykosimy sobie, to nam z tej jakby siana starczy, nie? I a kisionkę nie robimy z trawy, tylko robimy z kukurydzy, nie? Mhm. Mamy dwa fajne pola na kukurydzę. Ale jedzie. Ale jedzie. Dobra. Elegancko. Przejechałem raz dookoła i jeszcze mam 68%, nie? W końcu jakieś normalne rozrzucanie wapna będzie, nie? Ja już po trzecie jadę. Obornik już ten? No, rozrzucanie. Jezus Maria. Sypię jak głupie. No, dawka taka pójdzie, że jak nic to wszystko wypali, nie? No dobrze. Ale warto właśnie o te pola zadbać, nie? Bo jednak co jak co.
Ale to potem fajnie po prostu plonuje, nie? Gdzieś tam teraz mieliśmy trochę problem z wapnem. No i już ten plon był taki, wiecie, o 10% mniejszy, nie? Bo zwykle mieliśmy 25% na jeden kawałku, a teraz mieliśmy te kawałki jakieś, nie wiem, 110-115, nie? Już ten odcień na mapce był inny i niestety, ale się trochę straciło na tym polu. Bo się chciał zaoszczędzić, albo się zapomniało o czymś, nie? Zresztą nie, wydaje mi się raczej co jak co, ale tutaj to po prostu gdzieś tam gdzieś tam mi się po prostu zapomniało o tym, nie? Albo nawet nie, chyba nie zapomnieliśmy, tylko po prostu tam było tak, że jeszcze było w porządku, nie? Albo było dobrze, czy coś i teraz jest w porządku, to teraz gdzieś jest w porządku, to tak nawozimy. Ogólnie nowe tekstury wapna. Tak jest jakby to taka zwykła... Nie wiem, czy mam coś, mógłbym się pokazać, ale to może będzie widać. Że jest jakby to taka zwykła ziemia, tylko z takimi dodatkowymi, nie wiem, granulami, nie? Takie coś inne coś wgrane. To dziękuję Dżanguzowi za podesłanie tego. Bo... No, widzicie, nie? Zaraz wam może tak pokażę. Jest taka trochę bardziej realna ta teksturka jest, nie? O! Teraz to fajnie widać, nie? Że to wapno jest takie... No inne, nie jest takie białe całe, nie? Jak wtedy było. A tak! Dokładnie tak, Nex! Tak. Chodziło o to, że ten... pamiętasz, jak on mówił nieposionym, ten gość? No. No, to właśnie ten ojciec tego chyba krzyczał: zwolnij, bo tam stoją! No, możliwe. No, bez kitu. Dobrze powiedziałeś. No, dokładnie. Tak, dokładnie tak, kurczę. Rozum jak matka. Dobra, jeszcze zjedziemy, to od razu... O, to sobie tam zjadę, może miniaturę też zrobię jakąś fajną. A ty już się tutaj wjechałeś z tym... Tak, już jadę. ...rozrzutnikiem, dobra. A to dobra, to się potem zrobi jeszcze fotkę jakąś. A potem już poza odcinkiem zrobimy sobie. Ja tylko tu zjadę. Na go spawn. Właściwie nawet nie na gospo, tylko na TT. Nasz kawałek tutaj. Mhm. By to wapno było w porządku, ale tak jeszcze, mówię, wrzucę sobie je, żeby się trochę tej... No, lekko poprawimy tylko tej jakość tej gleby. Ty, fajne kawałek to wyszedł koło chaty, kurczę. Ty, a jakby to pole... Nie, dobra, nie, bez sensu. Nie ma co... Myślałem, że połączyć się w ogóle z tamtym naprzeciwko, nie? Ale to wtedy drogi nie będziemy mieli, a droga jest niepotrzebna tutaj. Bo ta droga to fajnie dla nas wyjazd. Zresztą jak teraz mamy tą drogę tutaj, to tamtej mało się co używa, nie? Tej dalej tam. No. Teraz tędy jeździmy, to jest fajniejsza prosta droga po prostu. Więc tamtej już się tak nie używa. No szeroko to daje, kurde, dobra, jednak to jest 18 metrów. Animacja może jest na 12, ale tak, daje na 18. A zaraz sprawdzę normalnie. Nie, normalnie leci, dobra, tak gadam głupoty jak zwykle. No i co? Ogólnie pasuje mi się na taki silos. Myślałem, że ten silos nie będzie zbyt duży, ale z drugiej strony jakby zmierzyłem go razem z tamtym i wyszło, że jest ten lekko większy od tamtego, a tamten jest strasznie mały, tam tylko 100 tysięcy wchodzi, a nam taki silos na 200-300 tysięcy myślę spokojnie potrzeba teraz, więc ten będzie idealny, jest wymurowany, no i będziemy w końcu jakąś fajną akcję kieszonkę mogli zrobić, nie? Jeszcze tylko czekać, aż zakupimy nową przyczepę. No bo tymi szczepami trochę się jednak nas wozimy, nie? Tak, jest, nagrałem Filip odcinek, dokładnie tak. Chyba dzisiejszy odcinek będzie już ostatni, do którego nagrywamy, bo już się jak robi późno, Krzychu specjalnie dla mnie się dużo streamu, więc dziękuję serdecznie i w podzięce ludzie wpalili się do Krzysia na kanał, bo on naprawdę tutaj się poświęca na ten odcinek, więc miło było, gdyby się na niego wpadli, nie? Witamy w kanale! Patrz co kto pił! Lolo Game TTV! Siemaneczko, dzięki za 20 000 subskrypcji, bardzo miło. Oczywiście też się załapałeś na odcinek, więc witam serdecznie, pozdrawiam. Siemanko. Kurczę, ale to leci. Te miesiące spada, lecę jak głupie, nie? Cześć kolonistyczny. Nie no, to wapno fajniejsze jest od tamtego imo. No na pewno, nie, bo większe. Właśnie kolorek taki fajny, nie? A, no, spójrz. Mówię o kolorystyce na glebie, ale tak, masz rację też, że ten... Oj, czwarty już się rozrzutnik skończył, ajajaj. Tak? No. Masakracja. Bierzej głupie. No, jeździ się jeździ. Ja tu wiesz trochę skończę to pole i też będę ogólnie kończył odcinek raczej, nie? Nie chcę tak też robić, bo widzę, że dobijam 25 minut odcinka powolutku. Więc ja tylko to pole dokończę i to będzie chyba w sumie tyle, nie? Spoko. Okej. Więc jakbyś tu gdzieś był... A, bo dobra, w sumie... Na gospie będę zaraz. No, dobra. Ty, ta obora wygląda naprawdę teraz... No fajnie to wygląda, nie?
Ja z soberką w ogóle jeżdżę, nie? Zobacz. Tylko złapałem na tym polu. No, więc tak to. Też w ogóle myślałem nad tym, czy widzisz te buraki tutaj są, nie? Czy może właśnie tego pola by też nie kupić, co jest po tych burakach, ale z drugiej strony myślę, no po co się tam przyda, nie? Moje. No. Dobra, o, to jest chyba tak stany i zakończymy odcineczek. O, czekajcie. Dobra. Więc słuchajcie, dziękuję za odcinek. Jakoś tak w miarę szybko wyszło. Nie wiem, czy mi tak się wydaje? To dobrze, nie? No, chyba tak. Obciążnik, no tak, obciążnik jest, no. No, więc słuchajcie, dziękuję za odcinek. Wpadajcie na kolejny oczywiście. I do Krzycha. Dzięki. Trzymajcie się. No i cześć, pozdrawiam serdecznie. Papa. Siemano.